Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Teamfight Tactics. Dzisiaj troszeczkę inaczej, dzisiaj Skarb, Konczak, Honca, czymkolwiek to jest, tryb, który po prostu pozwala na troszeczkę zmienioną metodykę gry, ponieważ jak tutaj widać, dostajemy czwórkę lub piątkę oraz ona będzie korem naszej drużyny, tak jakby, no i w trakcie gry będziemy zyskiwać różne ułatwienia. Także zobaczę, jak ten tryb ogólnie pójdzie. Jeżeli będzie on fajnym trybem, to będziecie mogli się spodziewać tego trybu w późniejszych tygodniach, a jeżeli mi się nie spodoba, no to widzicie go pierwszy i ostatni raz. Ogólnie to przegapiłem moment, kiedy się przepustka zresetowała i nie wiem, czy zyskałem wszystko, co chciałem. Także tutaj mam jakąś Irelię, tutaj jakąś Lisandrę. To jest Udyr i to tyle z emotek. Także poziom 28 znowu do wbicia, 56 dni, także 2 miesiące. Ja, nie przedłużając, zaczynam! Oj, ten tryb jest chyba rozchwytywany, ponieważ dawno nie zaczynałem w 2 sekundy. Ogólnie co? Poza tym, że ten odcinek wchodzi jakimś malutkim opóźnieniem, to wiele więcej się nie dzieje. Nie, no tak to dzisiaj wyszło. Jakoś tak się zabierałem do nagrywania, potem mnie pogoda znowuż pokonała, no i nagrywam to z tym opóźnieniem. Ale dzisiaj chciałbym poruszyć ten temat, który jest ostatnio gorący w świecie League of Legends, bo tak, nagrywam to po to, żeby gadać o lidze, jakby ktoś nie zauważył z ostatnich odcinków. I tym tematem jest nowy skin do Ahri. Czyli już wiem, że dużo osób już to memowało, dużo osób już o tym rozmawiało, dużo osób gdzieś tam podawało pod wątpliwość, czy dawanie takiej ceny jest aby rozsądne. No i myślę, że jeżeli ktoś używa chociaż jednej, 11 mózgu, to zdaje sobie sprawę, że skin, o ile jeżeli kogoś na kogoś stać, to nie znaczy, że jest to mądra decyzja zakupowa. Oczywiście ja z góry tutaj powiem, że mi na przykład nie chodzi o to, że ktoś po prostu sobie tego skina czy kupi, czy nie kupi, ponieważ każdy robi z pieniędzmi co chce. Jeden możesz wydać 2000 na smaczne monety, jeden może iść sobie na jednookiego bandytę, to widać, a jeszcze inny sobie kupi skinka do Ahri, także tutaj, jeżeli o to chodzi, to tutaj nie mam nic takiego, a ewentualnie może też kupić sobie skrzynki w CS-ie albo jakąś kosę. Chodzi mi o to, że to jest przesuwanie pewnej granicy pod takie bardzo mocne przesuwanie pewnej granicy, ile, jak daleko może się posunąć, żeby ludzie dalej nie burzyli się, że skin za tyle pieniędzy wyszedł. No i danie obecnie 60 tysięcy za najwyższą paczkę jest, no, dziwne. W sensie, okej, jakby sam skin, jego bazowa tam wersja nie kosztuje tyle, to pragnę też zauważyć, że bazowa wersja nie kosztuje i właśnie chyba tu jest ten problem, że nawet nie tyle, co ten skin jest drogi, co jego takie, nazwijmy to, jakieś ulepszenia, upgrade'y kosztują już skokowo więcej. W sensie pierwsza tam paczka, z tego co widziałem, to jest około 5-6 tysięcy. I ta paczka jest jeszcze, nazwałbym ją w miarę ok, w sensie dla jakichś fanów Ahri, dla fanów Fakera to jest paczka taka dobra. Ale następny przeskok to nie jest 7 tysięcy, to nie jest 10 tysięcy, tylko to jest 30 tysięcy RP-ków. A 30 tysięcy RP-ków, no to już jest znaczna suma, myślę, nie tylko dla Polaka Cebulaka, a i dla gościa z Ameryki, bo to już nie robi się kwestia dwóch czy trzech wyjść do Subwaya ze znajomymi, a robi się to kwestia naprawdę, no już coś, co faktycznie można sobie kupić za tą kwotę. A gdy zaczniemy mówić już o... Przepraszam, ale się... Nie mogę skupić, jak widzę, co się dzieje, ale śmieszne, ludziki. Gdy zaczniemy mówić już o koszcie 60 tysięcy RP za pełen zestaw, czyli za jakiś bajer do turetów, za tam parę emotek czy chromę, to ta cena, przynajmniej z mojej perspektywy, wydaje się absurdalna. W sensie ta granica, ile ktoś może wydać, żeby coś mieć, jest już tak wysoko postawiona, że gorzej być nie może trochę. Oj, to nie jest piątka, niestety. Czy ktoś jest to piątkę? Ta granica jest na tyle wysoko postawiona, że robi się to aż dziwne, ponieważ ja wiem, że jakby mikropłatności przejęły rynek i mikropłatności są obecnie giga popularne, że mikropłatności, że rynek jest faktycznie mikropłatnościami zbudowany, to w ogóle polecam film Bonkola w tym temacie, który właśnie mówi, że to nie jest zdrowe, że tak to działa. I ja jestem w stanie się z tym zgodzić, ponieważ mikropłatności nie były potrzebne twórcom gier wcześniej, żeby swoje produkcje spieniężać. Tak samo uważam, że im dalej to będzie postępowało, tym będzie tylko gorzej. Już mamy nie tylko gry, które... Obecnie już mamy gry, które zbudowały swój model tak, że gdy wychodzi nowa wersja, poprzednia jest po prostu zakopywana i zapominana. Co myślę, że jest jak nie złym, to kiepskim kierunkiem, jeśli chodzi o rozwój tej gałęzi rozrywki, jaką są gry. No i też oczywiście jest to fatalne dla graczy, ponieważ już od początku przyzwyczaja młodych graczy, że wszystko, no przecież mikropłatności to są normalne, że wydanie ileś tam set na swoją będą giereczkę, to ale przecież chillera, utopia. Po co mam gdzieś jechać ze znajomymi, nie wiem, pozwiedzać sobie do miasta obok, jak mogę sobie po prostu skipnąć dwa poziomy i mieć wywalone. Się na chwilę zatrzymałem, bo musiałem poczytać
to to mniej więcej idzie i to mogę, myślę, Jaxowi wrzucić. Wezmę Sivirki i wrócę do tematu. Także nie warto, myślę, pozwalać tutaj w tym momencie, bo żeby kontynuować takie zagadnienia i dawać, podnosić dalej bez konsekwencji cen, ponieważ tak naprawdę co z tego, że to kosztuje pieniądze? A może dać $1000 następnym razem? Przecież najwięksi, okazjonalni, to jest tłumaczenie tragiczne w ogóle, przecież fani to i tak kupią. I z tego w ogóle pomysłu, żeby ktoś tak napisał, nie wiem, czy ktoś przemyślał, jak to pisał, żeby to tak wyszło, ponieważ to jest fatalnie napisane. Nie ukrywam, że no, czytało się to dziwnie, jeśli chodzi o całe te fakty do... No i nie wiem, czym są ci okazjonalni gracze, bo ja jestem graczem liguchy całej już od wielu lat. I to, ile kosztuje ten skin, nie liczy się wcale, ponieważ ja na ligę nie wydałem więcej niż 1000 zł przez 7 lat. Gdzie w koszt tych wydatków, zanim zaraz fala krytyki, ile ja to na ligę nie wydałem, gdzie znaczna część tych pieniędzy to jest, uwaga, kończyła mi się umowa na telefon, więc po prostu były na doładowania, miałem umowę i po prostu większość to jest po prostu jakoś wykorzystanie tych pieniędzy, zanim przepadną, tak? Akurat tak się trafiło, że na ligę, ale spokojnie, wszystko poszło na ligę, poszło też na donejciki dla jednej osoby, także nie wszystko na ligę. Ale mówię, no to nie jest tak, że teraz mamy klaskać Riotowi i powiedzieć, że a jak ktoś kupi, to jego sprawa, ponieważ coraz więcej takich skinów będziemy dostawać. Jeżeli Riot zobaczy, że faktycznie ten pomysł się zwrócił, że jakby ten koszt wizerunkowy zwraca się w portfelu, no to nie powstrzyma ich i będą dalej takie rzeczy robić, będzie to kontynuować. A myślę, że no nie chcemy za jakiś czas włączyć ligi i zobaczyć najnowszego skina do wychodzącej postaci za, w pakiecie oczywiście, różnych dodatków za 100 tysięcy, 200 tysięcy RP. No ja bym nie chciał takiej rzeczy widzieć. Zwłaszcza, że najbardziej teraz są dotknięci, myślę, maini, ponieważ jak jesteś hardkorowym mainem, nie? I jakby nie przeszkadza ci cena chrom, co dla mnie, no... Dalej, ceny chrom dla mnie to jest abstrakcja i poza Emporium Esencji to nigdy się nie zdecydowałem jeszcze. No to... To jest pewien dysonans, bo możliwość między pozwolić sobie na zakupienie skina czy pakietu to jest jedna rzecz, a kupić pakiet, który pochłania znaczny zasób twojego budżetu, to jest inna sprawa. I w momencie, kiedy, mówię, ceny dosięgają właśnie takich absurdalnych już cen, ponieważ no, jednak pakiet za 2000 zł, tam 1900 z kawałkiem, no, to już zaczyna wyglądać dziwnie. Skin w lidze, w której możesz dostać bardzo łatwo jakąś blokadę, jakiegoś perma czy inną rzecz, oczywiście nie każdy, ale jednak jest pewne ryzyko, ponieważ no nie mówię, ogólnie inwestowanie w konto ligi niesie za sobie pewne ryzyko, nie, bo czy to kwestia tego, jak bezpieczne są konta w lidze, to już nie, bo ktoś z głupoty coś napisze, ktoś po prostu będzie miał gorszy dzień, coś napisze, to są sytuacje prawie można by powiedzieć, że losowe jednak, jeśli o to chodzi. No i jednak wiemy, że one się zdarzają. I teraz w momencie, w którym zainwestujemy tak solidne pieniądze w coś tak nieoczywistego i nieprzewidywalnego, to będzie też to ciążyło w pewnym momencie na psychice, nie? Bo co innego, na przykład stracić konto, które wydało się stówkę, powiedzmy, w sensie stracić, a mieć bana na tydzień, a co innego mieć bana na koncie, na które poświęciło się parę tysięcy, no i osoby, które myślę tyle wydały kiedyś, to nie wspominają tego czasu najlepiej. Dalej tego konta jest im żal, skąd wiem, mam taką osobę, znam taką osobę, która zainwestowała w jedną postać, no i niestety skończyło się to, jak skończyło. A patrz, przegrałem. A druga sprawa jest taka, że już nawet jak ktoś, powiedzmy tak, ktoś ma to gdzieś. Czy to jest dobre dla gry i ogólnie dla community, czy złe? Postanowi zakupić, to już zauważyłem, że są tak zwane w cudzysłowie przygotowania na ten skin. Znaczy, co jest jeszcze mniej rozsądne, z tego powodu, że Riot już tam nawet w tym całym informacji o evencie, w tak zwanym FAQ, wstawiło informację, że będzie pakiet po prostu na te wartości, które to kosztuje, czyli prawdopodobnie nie będą one aż tyle kosztowały, co kupowanie tych pakietów pojedynczo. Jest, nawet jak już ignorujesz fakt, że no jest to turbo drogie, turbo jakieś tam, to zignorowanie tego, tej informacji o tym, że będzie na to pakiet, no i ja tutaj z perspektywy osoby, która ma swojego ulubionego maina, do której postaci ma szeroki zasób skinów, na takie coś bym się zdecydowanie nie zdecydował. Myślę, że są pewne granice, kiedy coś możesz sobie dla swojej postaci ulubionej, przy którą spędzasz trochę czasu, wydać, a są po prostu rzeczy, które są absurdalne, no i w skrócie na dłuższą metę zbędne, zwłaszcza, że uwaga, najdroższy skin w grze ma być honorowaniem
osoby, gracza, który nie gra skinami, nie? Co dodaje ekstra absurdu, jeśli o to chodzi. No, jak wiemy, Faker skinami nie gra. No i uważam, że jest to niezła też pułapka dla osób lubiących danego gracza, że no, Riot ich w niezłe maliny ich wpuszcza, tak? Nie oszukujmy się, kto by nie chciał dla swojego idola, zwłaszcza, że tam Riot się pochwalił, że income przecież dla niego idzie, kto by nie chciał dla idola czegoś kupić, żeby mu zyskał anioł, a też pragnę zauważyć, że aż takich zysków Faker z tego nie będzie miał, ponieważ jest to aż albo 30% z 60 tysięcy RP, czyli na 1000 dolarów Faker dostanie 300, czyli no, nie oszukujmy się, jest podział 70 do 30 przy takich cenach jest tragiczny. Nawet, uwaga, teraz odklejona opinia. Jeżeli ten pakiet kosztowałby tyle, ile kosztuje, ale proporcja byłaby 70 do 30, czyli 30 pochwalę Riot, minus jeszcze tam koszty, oczywiście obsługi transakcji, czyli jeszcze mniej zyskuje Riot, to afera mogłaby być troszeczkę mniejsza, że gdzieś może ktoś uznałby to za głupie, ale na granicy jakiegoś dzikiego rozsądku, no to myślę, że to byłoby po prostu, zobaczyłby ktoś, że to jest turbo głupie, że XDBK, ale myślę, że na koniec dnia ktoś by z tego i tak korzystał, a w takiej sytuacji, gdzie nie dość, że a tak to jest po prostu to za widoczne, jako po prostu chcemy zarobić z Fakera, proszę, dawajcie nam sianko, tak? Bo tak to jest, tak to obecnie wygląda. No nie wiem, no ja jestem dalej za tym, że ostatnie zdarzenia w Riot Games to trochę podpadające pod sabotaż i nawet nie trochę, a bardzo, także to zdanie podtrzymuję. No i jeszcze na koniec tego tematu, bo gadałem o nim dość długo, powiem, że ja dołączam się do Permban Ari, do akcji Permban Ari i Ari, jeżeli będę zauważył, że Ari nie jest banowana, będę w gierkach banował. I myślę, że jest to jedyne, co możemy obecnie zrobić poza tweetowaniem naszych poglądów. A co wy sądzicie w tym temacie? Czy według was Riot co robi, co sobie robi, kto chce, niech kupuje i w ogóle was to nie interesuje? Czy jednak jesteście zdania, że promowanie takich praktyk ciągłego podwyższania cen i patrzenia, gdzie jest limit, a tak naprawdę ustalanie limitu, a tak naprawdę wierzenie, że limitu zarobkowego nie ma, czy to jest w miarę sensowne? Ja swoje już powiedziałem, no i przejdę chyba do gierki, w której mi nie idzie i będę dalej więcej o gierce teraz mówił. No i dlaczego mi nie idzie, nie wiem. Nie grałem nigdy pod mroczną sepię, a gra mnie zmusiła grania pod mroczną sepię. Nie wiem, pas. Roluje. Senna mi zdążyła wejść. What? What? Jest Kaiza. Dobra, teraz potrzebuję powoli przekminić, co chcę robić. Tarczę. Niech daje Sivirka, to? To jeszcze nie wiem komu. I czekaj, dostałem w łeb? Jeden HP mam! Ile zdała Zaja? Mało. Mało zadała Zaja. Prawda, nie ma przedmiotów, ale z piątką. Skarbiec zbrojowni. To nie? Coś dla Zaji bym chciał. Olka, żabowek. Okej. Za wolno zacząłem rozkładać przedmioty. Zobaczę, co z tego ugram. Zaja dostała buffa w tym momencie, dużego, nie? Czekaj, czy ja już... Co? Nawet nie wiem, co się stało. Grałem na chłopa, który w ogóle jest top 1, nie? Jako zagubiony we mgle. Dobra. Nie będę grał tego trybu, nie widzę różnicy między zwykłym trybem, dalej jest długi, mozolny i przyjemność wynosi zero. Także dziękuję wam za oglądanie tego filmu i na razie, hej pa, cześć!